Siema, jestem Mizuna, ja to jest Dziedzictwo Hogwartu. W poprzednim odcinku, pod koniec raczej, dostałem bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, że chcą coś ode mnie inni ludzie. Więc czas zobaczyć, co się nowego pojawiło w moim dzienniku, w którym zapisuję wszystkie moje misje. Mam drugie zdanie z profesor Hecate, albo nieważne, nie będzie Hecate, ale tak sobie mówił, bo tak. Profesor Hecate kazała mi poćwiczyć unikanie ataków, wykonując przewroty. Mam też trafić kilku wrogów z zaklęciem Incendio. Incendio? Incendio, niech będzie Incendio. Przewodnik nie poprowadzi mnie przez to zadanie, ale mapa wciąż może okazać się przydatna. Okej. Okay. Skrzyżowanie różdżki, no tak, to mogę wykorzystać tego. Żeby zrobić uniki, to wystarczyłoby pewnie powalczyć z kimś, no i tak trzeba będzie to zrobić. Uniknij ataku przeciwnika wykonując przewroty, czyli 10 razy muszę zrobić przewrót, czyli unikając ciosu przeciwnika. Mam wypróbować incendio przeciwko kilku wrogom. A trzeba będzie to zrobić, myślę, że się uda. Porozmawiaj z Lucanem Battlerym, klub skrzyżowania różdżek, spotyka się regularnie wieży, tak wiem, przecież tam już byłem tyle razy i serio gra mi mówi, że tam powinienem spotkać tego gościa, no tak, tak to powinno mniej więcej wyglądać. Także czas zrobić to, co mi jest potrzebne, by móc robić inne zadania. W ogóle tutaj idź na przekleństwa zielarstwa, spotkaj się z Natty Onai w Dolnym Hogsfield. Dobra, szczerze, to przyjdę się najpierw na zajęcia zielarstwa. Czemu by nie? Nie mam pojęcia, o co tam może chodzić. Pewnie trzeba będzie wyjmować mandragory, które będą drzeć się. Zostaw mnie! Jeszcze chciałem być trochę posiedzony w tej ziemi. No i tak to mniej więcej wygląda. To jest gdzieś skrzynka, ale ona jest chyba zamknięta. O Boże, ta gra haczy w ten... Nerwujące to jest. Czy tędy tam mam sobie wejść na górę? Chyba próbowałem już chyba włazić. Czy tu jest? Pokaż mi na tym. Czy jest gdzieś ta skrzynka na górze? Szczerze mówiąc, tutaj mam iść na zajęcia z zielarstwa, a nie kurde szukać teraz skrzynki. Skrzynkę, a nie ucieknie mi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oby tak było, bo jeżeli nie, to będę bardzo smutny z tego powodu. A raczej nie chcę być smutny, bo magia jest wśród nas i to jest najważniejsze. To mi tam macha oczywiście ręką. Kurde, draniu, myśli, że jesteś w metalowej zbroi, to może do niej machać? Stary, to podchodzi pod molestowanie, nie wiem, czy wiesz. Więc weź sobie tą rękę i schowaj ją pod swoją zbroję. Ty, zboczeńco jeden, ty. Ajajajaj. No niestety, taka prawda jest, no jestem 15-letnim chłopcem, więc... No nie wiem, co ci umyka, może całe twoje życie, nie? To też tak może być. Nie jestem pewien, czy to o to chodzi. Chyba może się trochę zatrzymam, bo zaczynam tak biegać, nie wiem gdzie biegnę. A mniej więcej tutaj widzę, że jest tam miejscówka z zielarstwem. Łopanie, to jest drzewo życia? Jak to drzewo umrze, to wtedy cały ten Hogwart umrze? Możliwe. Proszę, proszę, to są schody? Nie. No ale obok były schody, mogłem do tego korzystać. Kurde, fajnie to jest. Dawaj, biegam po wodzie. Ło Boże, jak to jest głęboko! Ja pierdziele. Ja tu sobie myślałem, że tu jest jakoś płyciutko i sobie przebiegnę. To też tak jest głęboko? Nie, no to nie jest głęboko, bo widać spód. No dobra, dawaj, skok. O właśnie. I to mi się podoba. To jest właśnie wysportowana moja postać. Tego nie mogę otworzyć. Dawaj, otwieraj. Ciekawe, kiedy nauczy się w końcu tego otwierania zamków. No dobra, rozpocznij misję. Zielone zielarstwo. Jak osadzić zioł... O Boże, jaki paskudny kwiat! Zęby, dobra. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. No oczywiście, w ogóle założyłem sobie taki stój z peleryną. To have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. O Boże, nie widzę takich kwiatków.
then. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Oczywiście, wiem, że o mandragorze. No. First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Czy ja właśnie sadziłem sobie popcorn do uszu? Dawaj, yeah! No i proszę bardzo, spokój. Mandragora się uspokoiła. Lecz, że nie lubi być przesadzana. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Proszę bardzo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then. Teraz to mówisz? Tak jeszcze pilnowała? Zwolnić ją. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like not grass. Nectar! Hey. Yes, professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. No miałem proste przyciski. Prawie mi słuch odebrało. Porąbało cię? I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal. So remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star puzzle arrangement. No dobra. Zasi dyptam, używając stołu zielarskiego. Blokowano stół zielarski, wow. Jeszcze tego nie używałem, ani stołu zielarskiego, ani nic. Nie wiem, gdzie tego mogę użyć, w swoim pokoju czy coś, nie wiem. Mała dolnica. Liście tego zioła leczniczego są używane w eliksirze widżetowym. Albo wigenowym, nie widżetowym. Czemu ja mówię widżetowym? Nieważne. Nasiona dyptamu można kupić w magicznej rzepie, może być uprawiane w doniczkach różnych wymiarów. Czas wzrostu 10 minut mam tu siedzieć? Boże. Rozmiar rośliny, mała roślina. No wybierz, no nie mam wyjścia. Ciep, 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 ciep. Aha, i mam czekać. 10 minut. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiganweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Nie. Spokojnie, dziewczyno, już nie mam palców, także spokojnie. Dlatego tak wygląda, mam rękawiczki, ale. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. No proszę, zawsze będę prowadził. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly took Sebastian's place myself. I mean, I would have,
if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry. No, przeżyję to. Jakoś to przeżyję. Home of the Chinese chomping cabbage. No dobra. Co to jest? Chińska kąsająca kapusta. Ło Boże, czemu to wszystko się kąsać? Don't worry. Nurse Lenny put it back on. Trust me. You do not want to go through that. Ja chcę właśnie przejść. Dawaj. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Czekaj. Haha, proszę bardzo, wyzbierałem wszystko. Chińska kapusta razy 8. No atakuj maneki. Czemu ja mam atakować maneki na chwilę? Miałem coś zebrać. Trzymaj to. Następnie, aby otworzyć menu podręczne i przypisać chińską kąsającą kapustę. No dobra, mam. No i? Następnie, aby użyć przypisanych wspomagaczy. Aha, ja mam przypisać jakoś. Aby wyposażyć. Wyposażyłem. Aha, i co teraz? Ło Boże! Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Whoa. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Wyobraź sobie, aby to nie był manekin. No wiesz co, mógłbym sobie wyobrazić. A chyba mogą mi się przydać. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay. Take your time. I'll see you back in class. Jasne jest. biedna kapusta. Przydała się tylko po to, żeby zaraz potem zniknąć. Nie wiem, miałem z nimi iść, czy co? Jakby gościu się zbyt bardzo opierdziela. No ja nie mam czasu po prostu, żeby ciągnąć ze sobą worka jakiegoś ciężkiego. O! Jeszcze ile zostało? Ej, puść. Jeszcze 5 minut. No dobra. Mam to, co miałem mieć. I tended to the Chinese chomping cabbages, professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Dzięki. Szczerze mówiąc, niezbyt opłacam się, nie? Nie, dobra. Spokojnie. Trzeba jej trochę tam... Tygis. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Nie ma sprawy. No dobra, to mam czekać jeszcze 5 minut, tak? Aż to się zrobi. Zadbaj. Może bym poczekał, bo to może jak... Nowa misja dostępna. To nam się zaś stało. Zajęcia z eliksirów, proszę bardzo. Weź udział w lekcji eliksirów. Spotkaj się z Nettie Onai w Dolnym Hogsmeade. Zadanie dla profesor Hellcat, czyli muszę to zrobić, żeby zdobyć Expelliarmus. Expelliarmus to czasami jest to, że się wytrąca komuś różdżkę, coś takiego. Nie mam pojęcia. No i w dół to są chyba te całe kapusty? Nie, co to jest? Gałązka rdestu ptasiego. Aha, no dobra, to się przyda, nie? Ale co, tylko będę mógł tutaj sadzić? Czy będę miał coś własnego? Gdzieś gdzie będę mógł wszystko mieć, i rośliny i tak dalej, eliksiry. Nie mam pojęcia, gotowe za 4 minuty. Możesz dodać nawóz do tej rośliny, aby zwiększyć jej plon. Możesz wytworzyć nawóz, aby ten, wyczarowując kompostownik. Ale nie mam na razie do niczego dostępu, więc za bardzo, no. Myślę, że ogólnie mogę sobie okraść tę klasę z jej roślin.
To mi się podoba. To mi się podoba, no i to jest dobra gra. 10 na 10. A tu jest moja roślinka. Liście dyptamu. I cyk, i mogę znowu pewnie za 10 minut przechodzić. Okej, fajnie wiedzieć, fajnie, fajnie. Otwieraj drzwi, czas lecieć na lekcję profesora Sharpa, który bardzo podejrzanie wygląda jak będzie wyglądał profesor Snape. Bardzo podobny jest też od eliksirów. Proszę bardzo, ja to wszystko znam, ja wiem jak to się kieruje. No nie wiem jak to ci pomoże, może ja ci pomogę, a może nie. Do widzenia. Otwieraj, proszę bardzo. Trzeba będzie kiedyś tą szkołę bardziej odblokować, no ale dopiero wtedy jak odblokuję to moje zaklęcie. O, to mogę sobie otworzyć? Mogę, proszę, proszę, dawaj skrzynę. 60 golda, to mi się podoba, co to jest? Notatka służbowa. Data 31 grudnia 1875 roku. Nadawca, biuro Aurorów. Temat Borgin i Burks. W sklepie Borgina i Burksa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu, zwiększamy liczbę Aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono ciebie do tego zadania, oczekuj na dalsze rozkazy. O Boże. Normalnie tutaj widzę, że jakieś takie... ci Aurorzy to tacy żołnierze tutaj, no nieźle. Mogę coś tutaj ograbić? O proszę bardzo, coś tu widzę już, co mogę zebrać. No. O, zwierz, a coś potłukłem. Jeden gold. Jedno złoto. Jedna... O, przepraszam, tutaj coś jest. Odznaka Aurora profesora Sharpa. No, proszę bardzo, jakie odznaka. Aurorzy to strażnicy prawa magicznego ministerstwa, chroniący świat czarodziejów przed wszelkimi zagrożeniami, szczególnie ze strony czarnej magii. Ta odznaka należy do profesora Sharpa. Lecz gościu jest ostry. No dobra, na 9 poziom mogę lecieć do akcji. Znowu jest kurde Sebastian. Sebastian, nie śledź mnie. Jesteś z tego samego domu? Nie interesuje mnie to. Śledzisz mnie. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Dobra, to trzeba robić. W ogóle wszyscy poubierali normalnie, a jako jedyny się wyróżniam. O Boże, typowa postać gracza. No dobra, mieszam, oh yeah, no i zamieszane. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Proste. Cyk. Jeszcze kurde 10 kropel, tak żeby wysadziło mi kocioł. Będzie zupa, będzie dobra zupa, panie, zupa dobra będzie. Ja mieszam różdżką, a potem będzie uwalona w tym wszystkim. Ale dobra. No nie, to jest różdżka, okej. Okay. Różdżką mieszać? Co mnie porąbało? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Dobra, gdzie bym mógł sobie zgarnąć te rzeczy? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a... Wow. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. Po co ci ta wiedza? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a... Oczywiście, że Weasley. Potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Dobra. Słuchaj się. Futro wilka. Futro wilka? Co? Jaja popiełka. Co tutaj jeszcze mogę wziąć? Świeczki popiełka? Nie, to nie. Okej. Co tu jeszcze? O, jest i pióro świergotnika. Ojejku, ale fajny ten świergotnik. Chwila, a czy on miał tylko jedno pióro? Aha, to że urąbał mu pióro, które wyglądało, to się wyróżniało ze wszystkich innych rzeczy. No dobra, na pewno się nie obrazi, nie no, na pewno się nie ten. Nie zdenerwuje z tego powodu, no dobra, dawaj. Znaczy, ja ci daję, znaczy nie daję ci nic, nie ważne. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ciekawe, co on nam wykombinował. Uważ, eliksir Edorus. Edurus. Jaja popielnika, futro wilka. Eliksir wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jego ciało twardą, kamienistą skórą. Wybierz. Czas ważenia 30 sekund. No dobrze, podoba mi się to. Chciałbym tak ważyć tak eliksiry, to by było ciekawe. That's odd. What's happening? Aha. Wait, it's not supposed to. Get it! Dragon Dog! What happened? Może się nie zajmuj tym. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points in Gryffindor again. Accio! Levioso! Incendio! Płoń się! No niestety, nie zawsze to wychodzi. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Nie wiem, widziałem jak wychodził ten wspólnik. Okej, tutaj Teges, eliksir niewidzialności. Niewidzialności, czy eliksir niewidzialności ma sens, skoro mam kameleona? Po wypiciu osoba staje się niewidzialna, a wrogowie natychmiast tracą ją z oczu i przez pewien czas nikt jej nie może dostrzec. No w sumie niby kameleon nie jest aż taki, jakby widać mnie mimo wszystko. Nie rzucam się w oczy, wiadomo, ale jak ta no, babka, kurde, bibliotekarka, to mnie od razu wypatrzyła, mimo że czytałem kartkę i byłem w tym całym... Miałem to zaklęcie na sobie. Mogę podejść do kogoś i z kimś pogadać? Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. No i ja też tak mam ze mną robić. Said that Wiganweld potion can treat injuries. Hope I never need it. No, ja będę go potrzebował bardzo mocno zapewne. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Dobra, panie Sharp. Co pan powie? I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Nie wiem, co ma pan na myśli. I'm not sure what you're talking about, Professor.
You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Aha, to dzięki, ale skłamić gdzie? Gdzie to wszystko ważyć i tak dalej. Revelio. My Wiganwell potions utter rubbish. Misja ukończona. Myślałem, coś tu jeszcze mogę zgarnąć, nie? Jakieś takie dobrodziejstwa w postaci czyjegoś eliksiru, który oczywiście jest dobry, nie? Wiadomo, nie używałbym czegoś beznadziejnego w żadnym wypadku. Mogę z nim pogadać. To była interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. A nie wiem, nic się nie stało. Cześciłem mankupoty. Dobra, bez przesady. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. Chwila, czy ja nie powinienem pójść w inną stronę? Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. A jak? Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, co na następne? Następna rzecz. Misje. Mam dostęp do tego, żeby sobie tutaj podziałać, widzę. Dziewczyna z Ugagogu. Okej, okay. No dobra, to idę do niej. A co się będę? Do dzieła. Gdzie ona jest? Otwieraj drzwi. Gdzie ona w ogóle się podziewa? Mam się... Chociaż nie. Ona ruszy jakiś taki poważny wątek. Nie, to starczy na dzisiaj, mi się wydaje, tych takich ciężkich misji głównych. Trening kombinacji. No dobra, czas się tym zająć. Będę musiał robić przewroty i coś tam jeszcze. I potem idę do roboty. O, tu jest skrzynka jakaś. Oj, ten taki mechanizm znowu trzeba tutaj odgarnąć. Pytanie, tam coś w środku jest nowego? No jest jakaś skrzynka. Dobra, czy jest tutaj coś dookoła jeszcze? Czy jest gdzieś tutaj reszta tego? Też coś takiego, co mogę poobracać? O, to jest, mogę to przeczytać. No to dobra, dawaj. Czytaj. Posąg Grzegorza Przymilnego. Ten posąg ten z wielce przymilnym Grymasem, albo Grubasem, przedstawia średniowiecznego czarodzieja Grzegorza Przymilnego. Słynął on z wynalezienia olejku obłudy Grzegorza, eliksiru sprawiającego, że pijąca go osoba uznawała osobę, która podarowała eliksir za jej najlepszego przyjaciela. O Boże, ale mi przykro. Koleżka chyba nie miał za dużo przyjaciół. Dawaj, następny. No jak ja mam to otworzyć? Co to jest? Jakaś... no i proszę bardzo. Uwaga, usuwaj się, kobieto. A i co, teraz zeskoczę sobie tutaj? Dawaj. No zeskakuj, a nie marudzisz. Nie uraziłeś się ani nic. Dobra. No to jest ryba. Nie mam pojęcia, jak to rozwiązywać, więc będę na razie robił to wszystko tak, że będę latał od góry na dół i... Z góry na dół i tyle. Dawaj. Nie łohoł, tylko zeskakuj. O, dobra, bo sobie robię krzywdę. Cyk. No nie, jak to nie? Zresztą to było tylko to. O, może? Nie? A, bo za dużo tych kombinacji jest. Coś mówiłem? Nie, okej, okay, wszystko jest git. Pomarańczowe gogle traszki. A to? Gniazda są pełne, ojejku. Okrągłe obrazy, kolekcja... Aha, super. No to elegancko. No dobra, zawsze coś zdobyłem, nie? Udało mi się to otworzyć, biegając po prostu na górę i na dół. Wyposażenie. Zawsze coś lepszego. Nie zmień wygląd. Co to jest? Wyposaż. A? Czy to oko się rusza? Nie. No trochę paskudnie.
Ale dobra, niech będzie. Zawsze taka jest zmiana. Już wolałbym, żeby to było na maksa. Dam otworzyć te drzwi? Dam rady otworzyć te drzwi. Rozmawiaj z Lucanem Battlebrim. Czemu gościmy na imię Battle, czyli bitwa? Jakby był stworzony do tego, co to tam robi, czyli... Albo dobra. Dobra, poczeka sobie gościu na następnego odcinka, ten od strzałów i wybuchów. Co tu się dzieje? You wanted to speak with me. I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. Confronting trolls and dragons. Dragons? Jakich? Aha, no tak, no tak. Ale dziękuję. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskin. Co? Mój przyjaciel... Co? Mi się odpędzać boginy i cóż, mój przybrał postać pufka. Z tego cienia się też boisz? Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskin. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskin Dunkin. Trzęsi pufek. To bardzo niemiłe, to całkiem zabawne. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the Hidden Herbology Corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Da. Dowód na to, że ty tam byłeś, ale w rzeczywistości to ja tam byłem. Dobry żartownik. Hidden Herbology Corridor. Sounds intriguing. No właśnie, dobre pytanie. Czy to znajdę, ale powinienem raczej dać radę. Chyba. No jestem naznaczony przez starożytną magię. Więc powinno mi się udać. Ale czy to się uda, to jest inna sprawa. Ale raczej, no to jest raczej zadanie poboczne, więc czegoś miałbym obawiać. Roślin, które mają zęby? Nie, przecież to nawet nie jest straszne. O, to są ci, co... Oh yeah. Nie. Incendio. To jeszcze nie była ta akcja. Oni tam lubią się ten zabawić. Odszukaj ukryty korytarz zielarstwa i wejdź do niego. Dobra, nie ma sprawy. Jestem poza Hogwartem. Boże, te wszystkie. Jejku, ale uroczy z niego uroczas. Chodź, Akio. Dziękuję bardzo. Historia do dziennika, już prawie 10 poziom, no nieźle. Jak te moje ucznie się rozwijają szybko. No i co, pod spodem, da? O kurde. Nawet, że mnie GPS prowadzi, bo coś czuję, żeby było mi ciężko to znaleźć. A na szczęście GPS zaprowadzi mnie zawsze i tam, gdzie trzeba. Czy coś dookoła tutaj nie jest w ogóle na przykład? Jakaś skrzynka czy coś? Może tutaj ta fontanna, może dałbym radę coś... O! Użyj! These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Nie, to nie o to chodziło. To pokazuje, że trzeba przyjść w nocy.
Okej, nie wiem jak przeskakiwać z dnia na noc, ale... Aha. O, wypaliłem! Ukryty korytarz zielarstwa. Boże, to jest tak? No to jest ten. Aha, myślałem, że to jest... This must be the entrance to the hidden herbology corridor. A? Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. A, jasne, jasne. Pnącza z lumosem. No, powiem szczerze, że to jest przerażające. A to są na szczęście tacy rycerze, że raczej nie mam z nich problemu. Ale w którą stronę? Tam mam iść, tak? A co jest tutaj? Jest coś tutaj? Dawaj do góry. Myślę, że tędy nie dotrę tam, gdzie mam dotrzeć. Chociaż to wygląda tak, jakbym mógł. Aha. No dobra, a chwila, chwila, to mogę coś z tym zrobić. A jakby na przykład to zrobić? A proszę bardzo. Incendio. Ej cyk, tylko podczas walki mam wielki cooldown nałożony na to. Ale tak ogólnie to sobie mogę działać. Tam jest skrzynka. Dawaj! I tak to się robi. Kurde. A, formalna szkolna marynarka w kratę. To jest jakby nie taka dobra. Mi się dawało, że powinienem z takich skrzynek ukrytych coś zdobywać mocniejszego, ale chyba raczej nie. Nie, no jest to taka sama, jest, a to bez sensu. Dobrze skrojony. Nie widzę sensu. 13 to i 13 to. Nadają wszystkie obrony. Tak, okej. Dzięki. Czyli to przejście było po prostu tutaj. Nie wiem, czy chcę tak przeskakiwać, więc się tutaj przeskoczę. O. Żeby nie tracić niepotrzebnie punktów mojego zdrowia. Lumos, bo to jest ciemno. No i do dzieła, trzeba to wszystko porozsuwać. Okej, okay, to nie wygląda zbytnio przyjaźnie. Dawaj, bo my udrąbą mnie. Do widzenia, co się patrzysz? Trzeba uważać na te roślinki. A to jak mam to rozwalić? O Boże! Lumos. Ja pierdziele, ale żem dostał. A czy to jest ta skrzynka? Nie. Aha, no tak, bo to jest poboczne. Srebrne okulary z czterema szkłami. Boże. To dla okulary dla tego stępienia z 13 posterunku. Revelio. Incendio. Nie, to nie działa. Ale teraz może zadziała. Dawaj. Incendio. Aha. Lumos. Dawaj, spadaj mi stąd. Nie, nie chce działać. O, też nie chce działać. No dobra, przynajmniej jedno zadziałało. Proszę uważać na te rośliny, bo one mnie biją. Na szczęście nie tak mocno, żebym się tym miał jakoś przejmować, ale... Ale mimo wszystko biją, nie? Wiecie, że tam ale stąd wyjść, ale póki ma lumos to... W jaki sposób mam wziąć to coś z tamtego czegoś? Zbierz. A, kasiora. Myślałem, że to jest jakaś... Coś rodzaj jakiegoś, nie wiem, nasionka czy coś. Tak wygląda strasznie. Zabierz. A nie, nic się nie udało. Liść olbrzymiej, jadowitej... Tentakuli? O Boże, to wygląda strasznie. Nie wiem dlaczego, ale nienawidzę tych roślin. Potem grałem sobie kiedyś Fallouta New Vegas. Pierwszy raz i była tam jakaś misja, żeby iść do jakiejś krypty. 22. Tam było pełno takich roślin i to było straszne dla mnie. Mam problem z tym, no nie będę udawał. Mam problem z takimi roślinami. Chyba spokojnie. Ach, ale przytulnie się zrobiło, nie? Wyjdź. No i to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Czyli przerośnięte rośliny z zębami. O, gdzie ja wyszedłem? Ale ładnie to tutaj jest. No i to mi się podoba. Takie miejsce to ja mogę odwiedzać. Wow, ale fajnie, otwiera się. No nie będę ukrywał, ta gra jest po prostu bardzo klimatyczna i przyjemna. Dawaj. O Boże, jak to strasznie wygląda. Ja nie potrafiłbym zerwać nic z tego. Przecież to wygląda, jakby mnie mogło zaraz udziabać. O, skrzynka. Pytanie, czy mam miejsca na to? O, i znowu nie mam miejsca. Trzeba będzie w końcu iść do tego, do Hogsmeade, to wszystko posprzedawać, bo szkoda to rozwalać, bo się nic z tego nie otrzymuje.
No to jest dosyć smutne, no ale taka prawda jest. Dobra, niszcz to, dawaj. Że nie można było zrobić tego pod innym przyciskiem, tylko tak, trochę giba się mi to trochę. Ale dobra, dawaj. Otwórz to. Nawet otworzyć? Nie damy tego otworzyć? Co się stało? No come on! No nie gadaj, że straciłem możliwość otwarcia tego. No, chyba tak. No chyba, że coś jednak dostałem. Nie, to są te szkiełka, które już mam. Boże, kto to w tym chodzi? Kto to w tym chodzi, ja się pytam. W tym jeszcze, ale w tamtych czterołokich rzeczach. No ale serio, nie mogę tego wziąć. Poprzednio dałem radę tamtą skrzynkę otworzyć, mimo że wcześniej ją otwierałem i nie było miejsca na te rzeczy, które z tej skrzynki mógłbym dostać. Ale jak widać, tutaj coś się zablokowało i może jak tutaj wrócę za jakiś czas czy coś. Teraz trzeba zanieść... co ja tam miałem w ogóle zanieść? Aha, jakieś nasiona, jakiś tam dowód na to, że on jest bardzo odważny, czyli stoi gdzieś tam pół kilometra ode mnie. Wszystkim będzie opowiadał, jaki to jest on bardzo odważny, a tak naprawdę to ja tam poszedłem i wszystko porobiłem. Super. Aż sobie włączę syreny. Normalnie. Tylko nie takie, które wyją, tylko takie, które sobie wiją się. A to jest jeszcze gorsze. Wolałbym, żeby wyły, niż żeby się wiły w ten sposób. Gdyby to były jakieś fajne syreny, to nie ma problemu, ale raczej to nie są fajne syreny. Te syreny zwiodły niejednego żeglarza. Prove my bravery yet. No. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Jednak to sobie... No ale wiesz to. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskeen Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskeen Dunkin for me. A coś czuję, że jeszcze 50 tysięcy razy będę do siebie mówić w różny sposób i tyle. Pytanie, czy udałoby mi się trafić tam z powrotem? Dawaj, otwieraj to. To nie było kompletnie tutaj. Ale jest roślinka, którą mogę wziąć? Nie chcę tego wziąć. Ale to chcę. Dawaj, bierz to. Nie mogę tego wziąć, okej. Okay. Ale to nie było to miejsce. Ajajaj. No dobra, to nie. No cóż. Skrzynkę obrotuję w następnym odcinku, także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu, no i do następnego, siema.